1930 roku, w dziesięciolecie 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, oficerowie i żołnierze przygotowali szereg wydarzeń, które miały upamiętnić tę rocznicę powstania oddziału. Wśród atrakcji i wydarzeń, które towarzyszyły temu wydarzeniu, było odsłonięcie na dziedzińcu koszar popiersia pułkownika Kozietulskiego oraz wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego. W 2020 roku postanowiliśmy, że musimy godnie uczcić 100. rocznicę powstania 3. Pułku Szwoleżerów. Chcieliśmy wykonać szereg działań edukacyjnych, pokazów oraz inicjatyw upamiętniających po to, żeby ta 100. rocznica powstania była odnotowana w przestrzeni, żeby była widoczna. Obchody stulecia 3. Pułku Szwoleżerów nasz szwadron wspólnie z 1. Batalionem Zmechanizowanym Szwoleżerów z Orzysza zaplanował na 3 lata obchodów. Rozpoczęliśmy je w 2020 roku, kiedy to upamiętnialiśmy 100. rocznicę powstania i wymarszu na front 201. Ochotniczego Pułku Szwoleżerów, a kończyliśmy te obchody w 2022 roku, kiedy to upamiętnialiśmy 100-lecie wręczenia sztandaru oraz stałe rozlokowanie się, stały pobyt pułku w Suwałkach, przybycie pułku do Suwałk. I te 3 lata były wypełnione wydarzeniami, uroczystościami, pokazami, całą mnogą ilością filmów, działań edukacyjnych, które kierowaliśmy do szerokiego społeczeństwa po to, żeby przypomnieć dzieje pułku, przypomnieć bohaterów i upamiętnić tę piękną rocznicę. Jedną z moim zdaniem najfajniejszych z naszego punktu widzenia imprez był nasz przyjazd do Suwałk, gdzie przyjechaliśmy w sile 25 koni. Te konie razem z nami przyjechały dzień wcześniej. Chcieliśmy tam oczywiście nocować razem z nimi, na drugi dzień wszystkie wyczyścić, wyprać, przygotować do pokazu, do przemarszu. No i właśnie sam ten przemarsz i jakby pokaz, gdzie w Suwałkach od w zasadzie końca 1939 roku nie było plutonu konnego, szwadronu. Wtedy pojawiliśmy się pierwszy raz my i to było jakby bardzo takie doniosłe wydarzenie. Jednym z tych aspektów tego właśnie było nasz odsłonięcie tablicy na terenie koszar, gdzie właśnie zajechaliśmy konno i mieliśmy takie porównanie przedwojennego zdjęcia pułku przed tym samym budynkiem koszarowym, gdzie stał właśnie pluton. I porównanie nas, którzy też staliśmy przy tym samym miejscu, tam gdzie oni. A więc to było najfajniejsze i uczucie, i jakby całe wydarzenie z tego święta. Warto powiedzieć, jaka jest funkcja szwadronu i po co ten szwadron istnieje. I rzeczywiście to, co widać na pierwszy rzut oka, to oddział konny, który defiluje ulicami i budzi radość odbiorców, często wiwaty osób, które widzą konie, piękne mundury. Ale to jest tylko jedna część, choć istotna, naszej działalności. Najważniejsze jest to, żeby przetrwała pamięć o pułku, przetrwały tradycje, a do tego jest niezbędna edukacja, edukacja młodych ludzi, edukacja w szkołach, wspomaganie tej edukacji poprzez szereg działań, które podejmujemy. W czasie tych 3 lat obchodów stulecia, przemierzając kilometry trasy, zaprezentowaliśmy wystawę edukacyjną, w czasie której opowiadaliśmy o dziejach pułku. Przekazywaliśmy również na rzecz szkół publikacje, które wydaliśmy z tej okazji, a dzięki którym uczniowie dowiadywali się o historii swojej małej ojczyzny. Udało nam się wydać jednodniówkę pułkową, która była publikowana w 1930 roku. Prezentowaliśmy wystawę plenerową, wydaliśmy katalog tej wystawy, wydaliśmy reprint książki Od Wisły do Korostenia, która to była przekazana do wszystkich placówek edukacyjnych w Płocku, miejscu, gdzie powstawał szwadron, którego dotyczy akcja tej książki, wobec czego szwadron podjął szereg działań, które miały na celu zbudowanie tej pamięci i tożsamości, która przez te 100 lat naturalnie znikła. No powiem, że bardzo, bardzo intensywny, ale też no, ciekawy okres mojego życia. Na szczęście dzięki kolegom i fantazji kolegów, między innymi
z naszej tutaj małej ekipy sportowej. Udało się tam wpleść pewne elementy fantazji do tej ciężkiej orki dwuletniej. Pamiętam jeszcze ten intensywny wyjazd właśnie do Suwałk i do Żurominka, bo tam musieliśmy zrobić to w ten sposób, że w sobotę byliśmy w Suwałkach cały dzień. W zasadzie już dowieźliśmy konie w piątek. I w sobotę zjechaliśmy do Warszawy, odstawiliśmy konie tutaj do Umiastowa i od razu po paru godzinach snu praktycznie jechaliśmy do Żurominka na drugą największą, w zasadzie trzecią w tamtym roku imprezę uroczystości. No to pamiętam, że to był najbardziej intensywny weekend. To było tak, że tak naprawdę adrenalina była od piątku rano do niedzieli wieczór. No i pamiętam, że z tyłu oddziału gdzieś tam poszło szarżą, a może szarżą. No i tu muszę przyznać, że trafiło na podatny grunt. Jeszcze miałem obok siebie wachmistrza Grzybowskiego, który tylko to wzmocnił, więc mówię, no ale musimy mieć z tego jakąś pamiątkę, tak? Więc akurat był szwoleżer Wojtczak pod ręką, dałem mu telefon, mówię, nagrywaj. Tylko tak, żeby naprawdę była fajna pamiątka, tak? Super. No i on tam odjechał, oddalił się, machnął ręką, kręcimy, tak? No i wyjeżdżamy z tego zagajnika, zza tego lasu, na początku tam kłusem, no i oczywiście marsz, marsz, z fałem i urra, wszyscy do boju, tak? Wszyscy już pełna adrenalina, wszyscy zadowoleni, tam okrzyki, tam ktoś z tyłu jeszcze tam, jeszcze nie do końca dobrze jeździ, nie? Jeszcze tam, jeszcze zaraz spadnie, ale trzyma się tego i no to mówię, no zrobiliśmy kawał, zaraz dostaniemy burę zresztą od wiadomo kogo, od dowódcy, że konie już powinno występować, powinny trochę odpocząć, no a nas tam jeszcze trochę poniosło. No i już wstępujemy, już po tej szarży, no i mówię, dawaj Marek, pokaż film, nie? Wszyscy się tam zebrali, pokazujemy i tak, takie, ale będzie, ale będzie. No patrzymy na ten film, a on gdzieś tam tego nie nakręcił, tu gdzieś mu ręka drży, tu w ogóle sam się podniecił i zaczął krzyczeć hurra, więc nic nie słychać, więc pamiątki nie mamy żadnej, oprócz tego, że gdzieś tam sobie pamiętamy, że była super zabawa, no i że uniknęliśmy, wiadomo, na koniec bury od dowódcy, więc... Większość działań podejmowanych z okazji stulecia pułku składała się z podobnych elementów. Była to uroczystość patriotyczna z udziałem wojska, były to konne pokazy, było to stoisko edukacyjne z drewnianym koniem, na którego każdy mógł wsiąść. Były rozmowy z naszymi szwoleżerami, którzy dzielili się swoją wiedzą o historii pułku. Był specjalnie przygotowany kącik dla najmłodszych, którzy od naszych wolontariuszy otrzymywali kolorowanki pułkowe. Dlatego na wielu płaszczyznach i na wielu poziomach staraliśmy się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców po to, żeby nie tylko budować pamięć o III Pułku Szwoleżerów, ale żeby budować tożsamość narodową, żeby wzmacniać wśród naszych odbiorców patriotyzm w taki pozytywny i wesoły i dumny sposób. Zawsze staraliśmy się podkreślać to, że jesteśmy dumni z tego pułku, że dokonał wielkich rzeczy, że w jego szeregach na front wyruszyli młodzi ludzie, którzy byli często w wieku naszych odbiorców, naszych zadań. To powodowało, że osoby, które nas odwiedzały, czuły większą łączność z tym przekazem, z tą historią, a dostosowanie przekazu do różnych grup wiekowych powodowało, że każdy mógł znaleźć tam coś dla siebie. Plusem tego całego przedsięwzięcia było pozwolenie młodemu pokoleniu jakby dotknąć historii. Naprawdę mogli poczuć ten duch kawaleryjski, poczuć, co to znaczy być blisko konia, mogli dotknąć tej szabli, mogli zacząć nią władać pod naszą opieką. Także ogromna zaleta dla młodzieży, żeby w ten sposób uczyć się historii. W Płocku mieliśmy pokaz na 12 koni. Dlaczego na 12, mimo że było nas 25? Ano dlatego, że sam pokaz odbył się na rynku w Płocku, który jest wybetonowany, czy tam wybrukowany. Więc absolutnie nie nadający się tak naprawdę do dużego pokazu, czy no, do jakiegokolwiek tak naprawdę pokazu. Ale
tak nam wyszło, że tak musieliśmy zrobić ten pokaz. I chłopaki zrobili to w wstępie. Cały pokaz był w wstępie, gdzie druga część, w tym ja na przykład, staliśmy sobie w cieniu, patrząc na nich i śmiejąc się z nich, że kawalerzyści robią pokaz w wstępie. No ale zrobiliśmy to. Jakby mimo wszystko, że właśnie miejsce było kiepskie do tego, te konie też się na tym bruku ślizgały, wszystko było na nie, to udało nam się to zrobić siłą woli i wyszło koniec końców świetnie. Założeniem obchodów stulecia było to, żeby coś z tych wydarzeń pozostało. Żeby nie były to tylko pokazy konne, które oczywiście są emocjonujące, widowiskowe, ale żeby po tym stuleciu coś zostało w pamięci odbiorców, a także w przestrzeni. Dlatego postanowiliśmy, że odsłonimy 5 tablic pamiątkowych. Tablice odsłonięto w miejscach szczególnie istotnych dla III Pułku Szpolerzerów. Cały proces doprowadzenia do tego, żeby tablice znalazły się tam, gdzie dzisiaj są, gdzie mogą być podziwiane i możemy się przy nich gromadzić w czasie uroczystości państwowych i patriotycznych, było okupione mnóstwem godzin ciężkiej pracy naszych szpolerzerów, żołnierzy i wielu społeczników z całej Polski. Były to działania, których pozornie nie widać, które zniknęły w tle tych pięknych uroczystości, kiedy odsłanialiśmy te tablice. Ale warto tutaj przypomnieć, że żeby takie tablice mogły się znaleźć tam, gdzie się znalazły, wymagało to mnóstwa kilometrów podróży, setek pism, które wysyłaliśmy do władz, do osób, które wspierały inicjatywę finansowo, do grafików, do odlewni, do kamieniarzy. Było to wydarzenie rzeczywiście jak na oddział ochotniczy o wielkiej skali i było naprawdę niezwykłym przedsięwzięciem jak na nasze możliwości. Płock chyba w zasadzie najbardziej mi się wgryzł w pamięć, jeśli chodzi o aspekt wytrzymałości jeździecko sprawnościowej. Było straszliwie gorąco. I my jechaliśmy przez całe miasto w tych mało wygodnych siodłach. Pamiętam, że nie jeden tam z chłopaków, jak już po zakończeniu całej imprezy, jak wylądowaliśmy tam na, to było lotnisko bodajże, jeśli dobrze kojarzę, polowe, to ledwo chodził, dosłownie. I talk i odżywka dla dzieci Nivea były grane. Trudne było mycie koni rano, bo wszyscy byliśmy zaspani. Część spała w stajni z końmi, część spała w innym miejscu, w bursie. Wszyscy musieliśmy się zjechać do stajni. No i oczywiście te konie wcale nie chciały być myte ani czyszczone, więc stawiały czynny opór, ale musieliśmy to zrobić. No i oczywiście musieliśmy je przyprowadzić do tej myjki. To nie tak, że myjka była pod ręką. Biegaliśmy w tej wewte z wiadrami. No było dużo roboty z tym. No pamiętam w 2021, to jak drugi raz pojechaliśmy do Żurominka, to pamiętam, to tak typowe dla naszego rotmistrza. Za pierwszym razem robimy coś pełną mobilizacją i wtedy w Żurominku w 2020 roku mieliśmy na rocznicę szarży, mieliśmy pluton konny, składaliśmy kwiaty, odsłanialiśmy tablicę. To oczywiście rok później, w 2021 też trzeba było jechać, no ale oczywiście na początku chętnych do wyjazdu do Żurominka nie było, tak, w 2021 roku. Niestety troszeczkę lizaliśmy rany. No i pamiętam, że rozmawiałem z rotmistrzem, no i mówi, no to ty pojedź. Jeszcze wtedy byłem młodym podporucznikiem i już tak czułem, że rotmistrz mi tam coraz więcej ciekawych zadań zleca. I pamiętam, no to ogarnij chłopaków, ogarnij wszystko w Żurominku, w tym roku ty. Mówię, no stanowcze, okej, okay, tak, więc zgodziłem się, co miałem mówić, taki był rozkaz. Więc oczywiście odzwoniłem i księdza proboszcza, i panią sołtysową, i wójta, całą tą elitę miejscową. Wszystko żeśmy dogadali, termin, wszystko już ten, wiązanka, jedziemy, tak? No i tam ile się, 2 godziny jechaliśmy. No i tak w trakcie
dostaję SMS-a, że panie poruczniku, przecież pan jeszcze musi jakąś tam mowę wygłosić. Ja mówię, no jaką mowę? Przecież ja jestem w ogóle, za godzinę się widzimy, tam jest akurat na takich lokalnych miejscowościach, to faktycznie dużo ludzi przychodzi. No i mówię, gdzie ja będę? Przecież ja nie nadaję się do wystąpień publicznych w ogóle. Daj pan spokój, no ale bzyczy ten telefon, musisz. No i mówię, no to chociaż mi pan napisz, wyślij mi pan, co mam tam mówić. No i tam chwilę to, nie wiem, to minęło z 2 minuty, tak jakby z jakiegoś tam, nie wiem, gdzie pan rotmistrz trzyma te przemowy. W każdym razie wysłał. Oczywiście, no przecież nie będę w kościele mówił tego z telefonu, więc od razu pytam chłopaków, czy mają jakieś kartki. Nikt nie ma kartki. No to mówi, akurat jechał z nami szwoleżer Gastołek, który miał zeszyt do nut. Więc dobra, daj. No i taka duża okładka z takim kluczem wiolinowym. Tam to wszystko sobie przeczytałem. No i pamiętam pierwsze takie wystąpienie publiczne. To w ogóle całą tą godzinę to się stresowałem, kiedy ja. No i w końcu wyszedłem na tą ambonę i przeczytałem to, co tam pan rotmistrz mi powiedział. No to wtedy taka mnie refleksja naszła, że dobrze jest mieć takiego dowódcę, który tam, nawet jak nie chcesz z tej mitycznej strefy komfortu wyjść, to cię tam delikatnie wypycha. Pamiętam, że przyjazd do Żuraminka z Suwałk to było późną nocą. My tam jechaliśmy kilka godzin i to jeszcze z 2 przystankami na 15-minutową drzemkę, bo byliśmy bardzo zmęczeni po Suwałkach. I nocowaliśmy w Żurominku, to chyba była remiza. I jak przyjechaliśmy, to część szwadronu, dosyć mała, ale mimo wszystko, siedziała w jakiejś takiej kuchni czy w czymś takim i debatowali nad sensem życia, niemocą twórczą i bólem egzystencji, jak to się pięknie mówi. Natomiast cała reszta, snem niewinnych, usiłowała spać. Dlaczego usiłowała? Ponieważ spaliśmy na podłodze i mimo to oczywiście nie było problemem. Natomiast któryś z kolegów wymyślił, że będzie chrapał. I ja mam podejrzenia, który to był, ale do dzisiaj nie dotarliśmy do tego, kto. Natomiast cały szwadron na drugi dzień obudził się ledwo żywy, bo nikt nie mógł zasnąć. 20 rok był dla nas bardzo intensywny i ciężki, ponieważ wyszło tak, że wszystkie duże imprezy, w zasadzie każda impreza prawie była co tydzień. W związku z tym wielu z nas musiało się zapożyczyć, jeśli chodzi się o zaufanie drugich połówek, rodziny, czy też jakoś tak lawirować w pracy, żeby można było pojechać. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że giełdy kwiatowe do dzisiaj czule wspominają nas i zakupy nasze. Nie? Ale mimo wszystko, jak teraz patrzę na to, jak sobie to wspominam, to myślę, że żaden z nas, a ja na pewno tego nie żałuję. I jak patrzymy na nagrania i przypominamy sobie, co zrobiliśmy i widzimy, co zrobiliśmy tak na nagraniach, to odwaliśmy kawał dobrej roboty i to poświęcenie, jakie z siebie wykrzesaliśmy, było tego jak najbardziej warte. Do najciekawszych wydarzeń, które świadczą o tym, jak istotne są działania tego typu, była uroczystość w Żurominku. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tej miejscowości nasz pułk w 20 roku wykonał jedną ze swoich największych szarż. Kiedy udaliśmy się do Żurominka, nikt nie pamiętał i nie wiedział, że coś takiego tam miało miejsce. Wobec czego poprzez nasze działania udało się odtworzyć pewną tożsamość, historię tego miejsca. Odsłoniliśmy tablicę przypominającą historię bitwy ze zdjęciami osób, które poległy w tej miejscowości i nagle mieszkańcy odzyskali cząstkę swojej lokalnej historii. I takie momenty dla nas były szczególnie wzruszające i pokazywały, jak istotne jest działanie, które podejmujemy. Pamiętam słowa pani sołtys z Żurominka, która po prostu dziękowała rotmistrzowi naszemu, że przypomniał całej lokalnej społeczności o tym wydarzeniu, o tej szarży z 1920 roku naszego 201 Pułku Szwoleżerów.
jakby ona mówiła, nie wiedzieliśmy o tym, nikt tutaj nie pamiętał, nie było tego i jakby dzięki nam praktycznie udało się przywrócić pamięć tym wydarzeniom i teraz jest ta piękna tablica przy kościele, są uroczystości co roku, także no moim zdaniem coś takiego, co jest sensem tej całej naszej i misją naszej służby ochotniczej, tak? No przecież w końcu nie chodzi o to, żeby się pięknie pokazać w mundurze, to też, ale no jakby z tym kagankiem oświaty i w sztafecie pokoleń w walce o pamięć i historię, no jakby to jest clue tego wszystkiego. Dlatego jestem szczególnie wdzięczny rotmistrzowi, że mogłem być tego częścią razem z kolegami z oddziału. Wszystkie te działania edukacyjne w połączeniu z widowiskowymi pokazami, z tablicami pamiątkowymi, z uroczystościami patriotycznymi spowodowało, że udało się godnie uczcić obchody stulecia i że w pamięci mieszkańców odwiedzonych miejscowości, wśród odbiorców naszych działań promocyjnych, filmów, pułk znowu zyskał sławę i należną mu cześć. Gdy kawalerzysta ochotnik wkłada historyczny mundur, no to on oczywiście świeci światłem odbitym. Światłem tych, którzy w tym mundurze czegoś dokonali. Czy z tego wynika, że te historyczne mundury to są jakieś czcze przebieranki? Oczywiście nie. Dlatego, że ten mundur i to, co się z nim wiąże, to jest budulec naszej wspólnej tożsamości. To, żeby to trwało, to, żeby to w naszej świadomości żyło, to jest coś, co wymaga bardzo dużo pracy. I myślę, że to hasło dużo pracy to jest najlepsze podsumowanie obchodów stulecia. Pamiętajmy o tym, że Szwadron Honorowy to jest oddział ochotniczy. Nie są to żołnierze, nie są to osoby, które robią to zawodowo. Są to pasjonaci kawalerii. Są osoby, które swój wolny czas, energię, siły, środki przekazują na to, żeby kultywować piękne kawaleryjskie tradycje. Przez 3 lata zorganizowaliśmy dziesiątki pokazów, spotkań i wydarzeń. I jestem niezwykle wdzięczny i dziękuję wszystkim szwoleżerom, ochotnikom, wolontariuszom, którzy wsparli to wydarzenie. Ich praca często była okupiona sprzeczkami w domu, że bardzo długo zostają przy koniach, że wyjeżdżają, że co weekend ich nie ma w domach. I to jest wzruszające, że ludzie chcą poświęcać swój czas, że czują tę misję, którą realizowaliśmy. Żeby zobaczyć udział naszych koni przez 30 minut pokazu, szwoleżerowie przygotowują się około 2-3 tygodni do takiego wydarzenia. Jest to pakowanie koni, czyszczenie, przygotowywanie sprzętu, transport, cała logistyka. Często spotykaliśmy się dzień w dzień, wieczorami i przygotowywaliśmy plany, co będzie transportowane przez kogo, w ilu samochodach jedziemy, jak to wszystko wyglądać ma na miejscu. I nie udałoby się to wszystko, gdyby właśnie nie członkowie szwadronu, którym bardzo serdecznie dziękuję.